załóż maseczkę na twarz. No nie będę zakładał maseczki. No to wyjdź ze szkoły. Ja mam wyjść ze szkoły, ponieważ nie mam maseczki, tak? Dokładnie. Dobrze, to idę po plecak. Proszę tu podejść z własnym stanem i przestań się stawiać, Aron. Dzień dobry. Aron, mama dostała zaświadczenie odnośnie maseczki, odnośnie twojego zaświadczenia. Jesteś upośledzony? Ale to jest moja sprawa. Jesteś upośledzony. Lekarz jest, jest odpowiedzialny za moją chorobę, a nie pani dyrektor. Dentysta? A zapoznała się mama z rozporządzeniem, co zwalnia z zakładania maseczki? Tak. Tak? Tak. Tak? I dentysta ma te uprawnienia, Aronie? Tak. No to się mówię, to się bardzo mylisz. Każdy lekarz ma nie, mój drogi, bo dentysta nie sprawdzi, czy ty masz, jesteś chory, jesteś upośledzony, nie dentysta. A mój drogi, karcie zdrowia, którą przedstawiłeś 10 października 2020 roku, byłeś na bilansie? Byłem. Co masz wpisane w bilansie? Jestem zdrowy. No to o czym my mówimy? Ale to byłem u lekarza rodzinnego, a nie u lekarza. Ale o czym my mówimy, chłopie? Opuścisz szkołę albo zakładasz maseczkę. Nie założę maseczki, informuję. No to proszę opuścić szkołę. Sorry. Takie są przepisy u nas w szkole. Proszę opuścić szkołę. Dobrze, zajdę po plecach i opuszczę szkołę. Dobrze. I na egzaminie w maseczce, jeśli chcesz wziąć udział w egzaminie. Tak. Masz przyjść bez maseczki na teren szkoły, nie wolno ci wejść. O tym dobrze wiesz. Dobrze, przekaż. Poczekasz. Oczywiście przekaż. Poczekasz przed szkołą. Jeżeli na korytarzu nie będzie żadnego ucznia, wtedy ja cię wprowadzę bez maseczki. Dobrze. Przekażę wszystko. Mam. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia, szczęśliwego dnia. Witajcie, witajcie moi drodzy. Tym oto intrem rozpocząłem tą transmisję. Jesteśmy właśnie przed budynkiem szkoły na ulicy Londzina, tak zwany gastronom. To właśnie do tej szkoły chodzi ten chłopak i dyrektor w tej szkole zadecydował, że zaświadczenie, które on przedstawił, jest niewiążące. Co ciekawe, w dniu dzisiejszym również wicestarosta napisał bardzo ciekawe też oświadczenie, więc dzisiaj myślę będzie dużo spraw do wyjaśnienia. Zebrała się już no taka, powiedzmy, większa grupka rodziców, ludzi, którzy nie zgadzają się z takim traktowaniem. I zobaczymy, co faktycznie dzisiaj się wydarzy. Nadaję dzisiaj tylko na kanale YouTube'owym, bo być może ktoś, jeśli śledzicie moje poczynania, to na Facebooku mam do 24. Bana. Dobra, tu mamy matkę, prawdopodobnie tego ucznia, więc już daję. Podobno chodzą bez maseczek po szkole. Nie wiem, to są informacje od dzieci. Ja akurat nie wchodzę do szkoły, więc nie widziałam, ale są, piszą, że właśnie do Arona, że nauczyciele są bez maseczek, a im każą chodzić w maseczkach. Także jaka tu sprawiedliwość, prawda? Są, nie wiem, równi i równiejsi, lepsi, gorsi, prawda? Czy dzieci mają mniej do powiedzenia? Wydaje mi się, że w tym wypadku akurat dzieci to nasza przyszłość i powinniśmy o nie walczyć, prawda? Czy grono pedagogiczne, czy każdy jeden rodzic właśnie tego ucznia, który uczęszcza do tej szkoły, czy do każdej innej. Myślę, że każdy rodzic teraz powinien się zastanowić, czy zrobił wszystko, żeby ich dzieci były zdrowe. Kochani, faktycznie ja tutaj podam komentarz jednego z widzów. Może to jest też dobra forma protestu. To jest jedna z matek właśnie ucznia, który ma mieć dzisiaj, o ile dobrze kojarzę, egzamin. Zobaczcie tutaj, to jest właśnie budynek tej szkoły, w której znajduje się siedziba pani dyrektor, która, no, można właśnie takim zapytaniem lub czy stwierdzeniem, czy dyrektor owej szkoły jest wyznacznikiem prawa w Polsce. Przypominam, że uczeń przedstawił zaświadczenie lekarskie,
I jeśli ktoś dopiero teraz dołączył, to możecie na szybko przeskoczyć na początek tej transmisji. Tam jest właśnie fragment tej wypowiedzi pani dyrektor, która uważa, że zaświadczenie dentysty nie ma się nijak i to nie jest wyznacznikiem tego, że można chodzić bez maski, no bo dentysta przecież nie może takich zaświadczeń, jak stwierdziła, nie może wystawiać. To jest ten uczeń. To jesteś ty, tak? Tak. Witam serdecznie. Opowiedz, jak wygląda twoja walka o swobodny oddech w szkole. Tak naprawdę mogę powiedzieć tylko tyle, że tak jak pisałem mamie na Messengerze czy coś, nie mogę w ogóle, że tak powiem, pokazywać się dyrektorce, bo w momencie, w którym pokażę się dyrektorce bez maseczki, jestem automatycznie proszony albo do dyrekcji na dywanik, jak się to mówi przysłowiowo, albo jestem wyrzucany ze szkoły. No i nie mogę się uczyć, a że tak powiem, mam trudną sytuację z matematyki i historii i żeby to zdać, to muszę to zdać stacjonarnie, bo nauczyciele nie pozwalają inaczej. Nie mogę tego zdać. Czy ta twoja linia walki o praworządność, o to, żebyś mógł swobodnie oddychać, zresztą mamy tu informację od twojej mamy, że dostosowałaś się do tych nawet nielegalnych rozporządzeń, mając zaświadczenie od właściwego lekarza, który stwierdził, że nie możesz zakrywać ust i nosa. Więc ta walka o twoje prawa, walka o praworządność z panią dyrektor, czy ona jest tylko z panią dyrektor, czy grono pedagogiczne wspiera panią dyrektor, a jest przeciwko tobie? Grono pedagogiczne wspiera panią dyrektor, jest cała... że powiem, grupa wicedyrektorów jest za panią dyrektor. Dzisiaj jak weszłem po legitymację do szkoły bez maseczki, to oczywiście pani wicedyrektor spojrzała na mnie z krzywą twarzą z powodu tego właśnie braku maseczki. Inni nauczyciele na przykład nie są brani na dywanik do pani dyrektor, mimo tego, że chodzą też bez maseczki po przerwach. Wspominałeś, twoja mama również wspominała, że tam jeszcze pozostały jakieś zaliczenia. Czy te zaliczenia faktycznie gdzieś tam, powiedzmy, to są twoje zaległości w nauce? Czy możemy to łączyć z tym, że jednak jest jakaś presja na ciebie wywierania? Mówiąc kolokwialnie, jest ci trudniej zdawać niż innym uczniom przez twój właśnie upór, przez twoją walkę. Nie, to że tak powiem, zaległości moje są to zaległości z historii i z matematyki. Nie. Zaległości z historii i z matematyki. Na poniedziałek jestem umówiony z panią profesor z historii, z panią profesor z matematyki. No jedyne, czego się boję... Może być to, że pani dyrektor nie będzie chciała właśnie się na to puścić. Właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie boję się tego, że pani dyrektor przez to, że zgromadziło się tak dużo ludzi tutaj, za co jestem mega wdzięczny, nie pozwoli mi przyjść w poniedziałek do szkoły albo przekaże nauczycielom, że nie mogę zdać danego przedmiotu i mnie usadzą. Idziemy ponownie do skutku. Pytanie, czy są inni uczniowie, którzy nie mają tyle odwagi, ale jakoś cię wspierają i też by chcieli chodzić bez maseczki? No tak, jak tu widać, niektórzy uczniowie już chyba poszli na lekcję, ale tu są na pewno uczniowie, są znajomi z innych szkół, tu za panem jest kolega, no inni poszli na lekcję i nie mogą. Za tobą. Tak. No myśmy też tak zostali przez twoich kolegów i koleżanki przywitani. Ale ty jako jedyny masz na tyle odwagi, żeby się temu sprzeciwić, reszta chodzi w maseczkach, ale nie chce. Tak, dokładnie. Przed chwilą właśnie przechodziliśmy pod szkołą, tu któraś z pań została zapytana, czy za to, że przyszła tutaj z transparentem, ma płacone i czy robi to charytatywnie. To skąd tyle w tobie odwagi, że jako jedyny z naszego, powiedzmy tu, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno w powiecie cieszyńskim, sprzeciwiłeś się temu? Wie pan co, z mamą dużo rozmawiamy na ten temat, obserwujemy jakieś media, mama mi o tym wszystkim mówi zawsze jak wracam do domu, że ta maseczka po prostu szkodzi zdrowiu i po co mamy się truć na starość? Jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi, powinniśmy dbać o swoje zdrowie, żeby w przyszłości móc pracować, a nie, że będziemy, że tak powiem, ciągnąć z państwa, które i tak nie daje nic. Jak długo ma trwać dzisiejszy egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy teoretycznie trwa godzinę dzisiaj. Od godziny 12 do godziny 13 mam czas na zakończenie egzaminu. Czy nic grona pedagogicznego nie zadał sobie takiego trudu, że godzinę siedząc w maseczce mózg jest tak niedotleniony, że wyniki mogą być dużo gorsze tego egzaminu? Teoretycznie rzecz biorąc, my mamy po maseczce przemieszczać się tylko po szkole, jeżeli chodzi o toaletę, sklepik, szatnię. Oddychać, tak? Tak.
no nie rozumiem, po prostu nie potrafię zrozumieć tego, że na korytarzach w szkole musimy nosić maseczkę, ale już w klasie, gdzie siedzimy 30-osobową grupą, tej maseczki nie musi być i wszyscy tutaj są zdrowi i tego COVID-a nie ma. To wytłumaczę, to jest tak, jakbyś poszedł na basen, wysikał się w jego kącie i nic się nie stało. To tak to mniej więcej działa z tymi wirusami, logiką tego działania i postępowania. No, macie jeszcze dziennikarze jakieś pytania? Jesteśmy z tobą. Jestem bardzo wdzięczny za to. Nie stresuję się, no wiem, że co ma być, to będzie. Prawo ponad wszystko. Prawo nas broni. Także no nie ma innej opcji, jak zdać tą klasę i tyle, no. Trzymać kciuki, żeby było pozytywnie i tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. Tam z samej góry? Nie, na parterze, widzisz? Gdzie, tu na dole? No ale nie znamy akurat stanowiska tej pielęgniarki. Moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale gimbal mi wysiadł. Także chwila będzie przerwy technicznej. Artur! Dzień dobry, panie i pożero, Artur! Chciałem pani poinformować, że jesteśmy tutaj z pani powodu. Z powodu tego, że prowadzi pani w szkole terror maseczkowy i mam dla pani specjalny komunikat. Uwaga, uwaga! Media i politycy rozsiejki, pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i włącz telewizor, włącz myślenie, chodź z nami. Jesteś wolnym człowiekiem. Przestańcie terror... Dopóki nie przestaniecie tego robić, dopóty my nie przestaniemy przyjeżdżać na takie protesty. Przemierzymy całą Polskę, żeby wam udowodnić, że jesteście przestępcami i czynicie terror. My jesteśmy tutaj właśnie dla tego młodego chłopaka, który jest bohaterem, a wy jesteście przestępcami, którzy utrudniacie dziecku realizację jego praw i obowiązków. Także jesteśmy tutaj przez panią, bo pani jest reżimowym terrorystą. Brawo! Mamy swoje! Precz komuną! 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 Także takie kulturalne przywitanie, dopóki można. Robi robotę. Nie ma ochoty, żeby żyć. Ktoś ma ochotę. Ja myślę, że dobry wstęp, że myślę, że tak, czy może byśmy poprosili mamę Arona, nie? Pani dyrektor, zapraszamy panią do nas, do dziennikarzy, żeby pani przyszła i opowiedziała swoje stanowisko. Czy pani jest ponad prawem? Być może ma pani jakąś legitymację partyjną, która pani upoważnia do tego terroru, który pani tu wprowadziła. Zapraszamy i czekamy na panią. Zapraszamy! 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 Zaczął się, ale nie odmówił. Nie wierzyłaś, Anetko, co? No. Zapytajcie się, czy takie pochodzenie ma. Nie, no może bez przesady, no zaraz nawiążę go. Będą mieli podstawy, no. Ale powinna zejść, powinna porozmawiać, powinna dać komunikat w ogóle. Oczywiście, oczywiście swoje stanowisko. Także jesteśmy, drodzy państwo, właśnie tutaj. Nie wziąłem sobie tej kapsy. Ma Arona. No moi drodzy, zaczyna się dziać. Nie wiemy, czy ktoś tu wyjdzie z przedstawicieli szkoły. Zobaczcie, tak to wygląda. Hej, cześć. Tu mamy. Są. Witamy. Co wy tu robicie dzisiaj? Jak co robimy? Musimy po prostu zareagować, bo jeżeli to jest jeden z pierwszych przypadków, jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to szkoły będą wszystkie robić to samo, prawda?
A nas jest nie jest za dużo, bo można powiedzieć parę tysięcy, ale się nie rozstroimy, nie rozczworzymy. Z szkóry jest kilkadziesiąt tysięcy, nie? No i musi być jakaś reakcja, prawda? Macie jakiś plan? Chcecie jakiś wniosek składać? Teraz było maski, teraz była segregacja sanitarna, jakieś dystanse, odległości, wszystko co szkodzi dzieciakom naszym, prawda? A za chwilę będą szczepienia, już się to wszystko zaczyna. Jest jakiś plan teraz do dyrekcji, jakieś pismo, czy... No polecam pisma do prokuratury, bo ewidentnie pani złamała prawo. Także się nie ma co ceregielić, nie? Pan ma tutaj, że jakieś dzieci chodzą pana tutaj do tej szkoły, czy...? Nie, moja akurat nie, ale to jest moja koleżanka, ma dzieci, także pomagamy sobie nawzajem. Po to jesteśmy grupą, także wsparcia, żeby... Dziękuję. Proszę. Także zobaczcie, jest dużo ludzi. Tutaj widzę młodych ludzi. Witajcie młodzieży, skąd jesteście? Ze szkoły. Jak oceniacie tę sytuację tutaj? No bardzo słabo. No bardzo słabo. Słabo w sensie? Słabiutko, że tak potraktowali tego typa po prostu. No. A generalnie wychodzicie w maseczkach, tak? Tak, tak, nie. Tak. Na lekcjach. No w sensie w zależności jak... Ja bym trzy razy tylko założył maseczkę. Bo generalnie nie chcecie mieć problemów z dyrekcją, tak? No. Czyli zobaczcie, no tu już nie będziemy może ciągnąć za język tej młodzieży, bo to są młode osoby, które... No i tak już właśnie mi się wydaje, no jest to dla nich jakieś tam przeżycie. Jeszcze nie mają na tyle odwagi, czy nie, żeby się umiejętnie przeciwstawić temu wszystkiemu. Więc póki co jest spokojnie, spróbuję podejść do, nie wiem właśnie, czy ten uczeń już wszedł do szkoły, czy oni już weszli do szkoły, czy... Chyba tak, nie wiem, bo... Nie wiesz, tak? Zobaczymy, jak to tu wygląda z bliższa. Uczniowie zaglądają przez okno. Myślę, jest to tutaj faktycznie na naszym regionie cieszyńskim ostre starcie. Matko jedyna! A oni co protestują przeciwko czemu? Dzień dobry, właśnie. Pan jest ze szkoły? Nie. A w czym jest problem? Nie wiem, nie chcą nosić maseczek. Aha, tak domyślam się. Dobra, dziękuję bardzo za informację. Czyli generalnie tutaj... Czy ma zagwarantowane miejsce, chłopak? Aron? Czekamy na niego, sala jest przygotowana. Może jest? Może przyjść? Pan jest zastępcą dyrektora. Jednego z... Mogę do egzaminu przystąpić. Mogę podejść bez maseczki pod salę 8-6, tak? Czy muszę wejść do szkoły tutaj, w tym miejscu, gdzie aktualnie jest? Znaczy, myślę, że pani dyrektor cię poinformowała, że zostaniesz doprowadzony, czy podprowadzony do tej sali i z egzaminem. Co to znaczy podprowadzony? Jest, że państwo stosujecie w stosunku do niego takie po prostu jakieś metody, jak do, nie wiem, osoby chorej, upośledzonej. Wie pan co, przecież on całe życie chodził sam po tej szkole. Dlaczego państwo takie metody, wręcz faszystowskie metody stosujecie? Ja panu przyniosę paru zaraz po prostu, żeby pan przeczytał, na czym polega faszyzm. Przerażające treści, panie wicedyrektorze, pan tutaj nam przedstawia. Pan... I nie tylko nam, bo u mnie jest tylko 2,5 tysiąca. Co znaczy doprowadzony? Specjalnie doprowadzony. Znaczy zostanie zaprowadzony do tej sali po prostu i tyle. Ale kto, jak jakiś pies na smyczy, czy to ma pan na myśli doprowadzony specjalnie, dlaczego ostentacyjnie? Dlaczego mi pan sugeruje niepoważne rzeczy? No bo nie, no pan wynika z tego, co pan mówi, że będzie specjalnie doprowadzony, tak jakby był, nie wiem, jakaś infamia społeczna wobec tego ucznia, że chce swobodnie oddychać i może, i jeszcze ma zaświadczenie lekarskie, to jakaś
infamia, segregacja, napiętnowanie ucznia. To są te praktyki, panie wicedyrektorze? Może nie dyskutujmy na temat tego zaświadczenia. Proszę wyjaśnić, co to znaczy, na temat zaświadczenia to jest kolejne pytanie, panie wicedyrektorze, ze względu na to, że jeżeli zaświadczenie wystawił lekarz, dlaczego pani dyrektor ma czelność podważać zaświadczenia lekarskie? Ze względu na ich specjalizację, bo ponoć do takiej sytuacji doszło. A przeczytał pan to rozporządzenie? Przeczytał to rozporządzenie? Którą podpisała się pani Bożena Kania z Sitek, tylko uważcie jedną rzecz. Żadna z tych osób nie podpisuje się pod tym tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności. To jest cwaniactwo, ponieważ pan wicedyrektor, pani dyrektor nie są jakby pewni, czy ten przepis będzie działał, czy on jest prawidłowy, czy nie. I patrzcie, przepuśćcie pana. Patrzcie po prostu, co ci państwo robią. Nie podpiszą się własnoręcznie pod tym, tylko ten papierek nie jest ważny, panie dyrektorze. Wie pan, że ten dyrektor, on nie jest ważny. Dokument niepodpisany jest dokumentem ważnym czy nieważnym? Niech pan nam odpowie. Dobrze, no znam wartość podpisu. Czy jest ważny, czy nie jest ważny? Zna pan czas, ile mi zajmie minut robienie takiej pieczątki bez podpisu? Ale to nie jest pieczątka. Ale nie, czy ten dokument jest ważny? Niech pan nam odpowie, czy ten dokument jest ważny. No właśnie, idźmy po kolei. Jest ważny, czy nie? Już odpowiedziałem, że znam wagę podpisu. Czy ten dokument jest ważny? Jest to komunikat, to nie jest... Czyli komunikat. Ja chcę powiedzieć, bo to może tutaj po kolei pytania. Sytuacją taką, że może proszę, jesteście naciskani przez kogoś jako szkoła. Jako dyrektorzy, wicedyrektorzy, ktoś was naciska? To... Może ktoś was... Proszę państwa, umówmy się tak. Jeżeli macie państwo ochotę na to spotkanie, po godzinie 13. W porządku, proszę pilnować. My na razie przygotowujemy się do... Czekajcie, dajcie panu powiedzieć propozycję. Na razie się przygotowujemy do trzeciej tury egzaminu, który zaczyna się o 12. Jeżeli masz zamiar brać w tym egzaminie udział, to zapraszam do szkoły. Państwa proszę o opuszczenie. Po godzinie 13 możemy się spotkać. Może wejść, panie dyrektorze, będzie potraktowany jak normalny biały człowiek, bez żadnych restrykcji po prostu, które na dzień dzisiejszy żaden sąd jeszcze po prostu nie uznał jako prawo. No odpowiedziałem już panu. Czyli będzie, czyli bez maski, bez niczego, panie będzie sobie mógł wejść i przeprowadzać. Pana komunika traktujemy, że o godzinie 13 w tejże sprawie już po egzaminach, po przeprowadzeniu pytania, to przebiegło, będzie konferencja prasowa pana i pani dyrektor tu w tym miejscu na tle może. Czy proszę, tylko nam zagwarantować, nie w tym miejscu. Ja to jest poważnie ludzie. Że państwo wezmą policję. Jakieś relacje nawiązać. Znaczy, ponieważ nie zostało... Jeżeli nie dojdzie do egzaminu, to my będziemy wierzymy panu na słowo. To jest pan wicedyrektor. Uważam, że jeżeli ten człowiek jest po prostu... Jest panem wicedyrektorem, powinien dotrzymywać słowa. Jeżeli nie dotrzyma słowa, no to czyli już po prostu możemy wiedzieć, jak wygląda szkolnictwo po prostu i przekazywanie słowa naszym dzieciom po prostu. A słowo jest najważniejsze. Życzymy Aronci sukcesów, trzymamy za ciebie kciuki. Będziemy na zewnątrz czekali i kibicą życzę. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zachowaj spokój. Pamiętaj, że prawo jest po twojej stronie. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim. Jesteśmy tu przede wszystkim dla ciebie. Przede wszystkim masz cudowną mamę. Dobra. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękujemy panie wicedyrektorze. Zaczekamy panie wicedyrektorze, bo my jesteśmy bardzo cierpliwi po prostu. Ewentualnie czy można prosić panią Bożenę, żeby przyszła podpisać ten dokument? Znaczy, wie pan o co chodzi, to jest tylko to taki świstek papieru, który my też możemy powiesić byle jaki. No. Chcielibyśmy, żeby ta pani podpisała się i wzięła za ten dokument odpowiedzialność. Dobrze. Wie pan o co chodzi? Dobrze. Albo niech pan wydrukuje, czy pan zrobi taki dokument swoim imieniem i nazwiskiem i przypnie tutaj i podpisze się pod tym? Ma pan na tyle odwagi? Powiem panu... Przecież nawet sam minister edukacji przecież powiedział, że to są zalecenia.
To nie jest przymus. To nie jest przymus. W ogóle dać swobodę. Wolność uczniom zaświecić przykładem. Powinien pan to ściągnąć, bo wie pan o co chodzi. Ja myślę, że różnimy się trochę w pojęciu swobody i pełnej wolności, ale to zostawmy to. Znaczy, no z całą pewnością. Dobra, tak, zostawmy to już na tym etapie. Aron niech się przygotowuje. Prosimy, żeby o 13 było to podpisane i było to po prostu, że pani dyrektor bierze pełną odpowiedzialność za to, co po prostu powiesiło. Sorry. Na jego starcie życia nie życzę pana wnukom, aby kiedykolwiek pana wnuki w ten sposób były potraktowane. Bo mam nadzieję, że nikt po prostu nie potraktuje pana wnuki w ten sposób, jak państwo potraktowaliście tego chłopaka. Dokładnie tak. Ja myślę, że za jego stres jesteśmy współwinni, bo to nie my robimy. Ale nas proszę nie wkręcać do waszej psychozy. Proszę mnie do pańskiej psychozy, nie, absolutnie. Panie wicedyrektorze, z całym szacunkiem, my nie bierzemy udziału w zbiegowisku, bo nie jesteśmy na wybiegu dla krów, tylko jesteśmy tutaj w obronie praw ucznia i praw człowieka. Panie dyrektorze, ale to ja chodziłem po szkole i pisałem do mamy, że boję się spotkać panią dyrektor na korytarzu, bo zostanę wyrzucony ze szkoły. I przez to ja się narażam na stres, bo mam zdolność zaliczyć. Ja nie mam jak zaliczyć tej historii i matematyki, skoro w poniedziałek jest opcja, że przyjdę do szkoły w poniedziałek, żeby zdać matematykę i historię, a pani Bożena Sitek powie mi, że nie mogę wejść do szkoły. Uczniów ze świadczeniami lekarskimi wyrzuca się z placówki państwowej. Proszę państwa, dajmy czas Aronowi, żeby się mógł przygotować do tego egzaminu, dobrze? Zapraszam. A gdyby przyjechała policja i zweryfikowała to zaświadczenie lekarskie? Tak, jak najbardziej. Jest na to, jeżeli ja na przykład... Policja też nie ma prawa, by weryfikować zaświadczenia. Moi drodzy... Został poinformowany syn. Proszę państwa, mam jedną prośbę. Jesteście już państwo w tej chwili na terenie szkoły, w związku z tym... Ale to jest placówka publiczna, tak? Państwowa szkoła, nie prywatna. Tu nikt się nie uczy dookoła, także myślę, że taka rozmowa nie zagraża nikomu. W czasie tego typu egzaminów i matur niestety nie wpuszczamy osób postronnych do szkoły. Takie mamy zalecenie. Już jesteście państwo na terenie szkoły. Pan nam coś zaleca. Proszę, ja zalecam panu zdjąć maskę. Proszę mnie nie zakrzykiwać. Ale proszę mnie nie zakrzykiwać, dobrze? O godzinie 13 zalecam panu na konferencję prasową. Zalecam panu. Proszę państwa, o godzinie 13 z niecierpliwymi czekamy, czy dojdzie znowu do sytuacji nielegalnego, bezprawnego, niemoralnego wyrzucania uczniów ze szkoły, tylko gorzej za to, że chcą swobodnie odjechać i mają do tego nawet stosowne zaświadczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Do zobaczenia, bardzo. Dziękujemy. I Tomaszu, jak to oceniasz? Co tu się wydarzyło? No padł ciekawy wątek, żeby wezwać policję i żeby policja zweryfikowała, znaczy policja nie weźmie na siebie ciężaru weryfikacji tego dokumentu, bo skierują sprawę do sądu. To jest oczywiste. Tutaj nikt się nie chce podpisać pod tym gorącym ziemniakiem tak naprawdę, bo to jest gorący ziemniak. Każdy umywa ręce, tak, no generalnie nie ma podpisu, to tak. Nie ma pieczątki, nikt pan dyrektor, nic nie wie. Pan dyrektor, pan wicedyrektor, to nie jest moja opinia, to jest fakt, bo prowadziliśmy tu rozmowę. Pan wicedyrektor nie potrafił odpowiedzieć nawet na pytanie, nie chciał. Zapytałem go z perspektywy prywatnej i z perspektywy zawodowej, w sensie pełnionej funkcji. Zapytałem, czy dostrzega jakiekolwiek nieścisłości w prawie, które tutaj jest stosowane. Nie miał odwagi odpowiedzieć na to pytanie. Używał sformułowań ogólnych, że tutaj tak trzeba, że to wszyscy... Konkretne pytanie. Właśnie tak, że wszyscy tak robią, nie? No właśnie. I tak funkcjonujemy. Więc i to wszyscy tak funkcjonują. Urząd miejski, budynek sądu, budynek policji. Zapraszałeś tutaj dzisiaj... Właśnie, może nie tyle zapraszałeś, bo to złe słowo, ale informowaliśmy, wysyłaliśmy informacje, ja do mediów tutaj naszych lokalnych
teraz no, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale na pewno przesyłaliśmy informacje do... Co, do radnych chyba, nie? Zostali tutaj zaproszeni wszyscy, wszystkich 29 chyba radnych Rady Powiatowej Powiatu Cieszyńskiego, Rady Powiatu Powiatu Cieszyńskiego, cały zarząd Powiatu Cieszyńskiego, zarząd miasta, czyli trzech burmistrzów i cała Rada Miejska Cieszyna, czyli 25 osób, tak? 5 czy 1, nie pamiętam teraz. No i jestem ciekaw, czy którykolwiek z radnych tutaj przyszedł, bo znając radnych i urzędników, prawdopodobnie nie przyjdą, powołując się na informacje, jakoby to dzisiejsze zgromadzenie było nielegalne w myśl rozporządzenia, ponieważ te zgromadzenia i spontaniczne, i zorganizowane, zgłoszone są nielegalne według rozporządzenia. Kolejny absurd, gdzie można robić wesela już chyba do 150 osób na dzień dzisiejszy, a zgromadzeń i protestów dalej nie możemy protestować, nie? Tak, tak właśnie jest. No właśnie, dokładnie. 150 ludzi może brać. Może zorganizujmy tu wesele. No, na szybko jakąś nie parę. Nie rozmawiam z tobą na takie tematy, bo wiem, że ty... Potem jest z tobą ciężka gadka. Ale no tak, ale wiemy też, że stanowisko objęła już oficjalne, można by było rzec, wicestarosta, no tutaj dając wsparcie na portalu tutaj naszym lokalnym OX.pl. Jest oficjalne potwierdzenie, że starosta, wicestarosta, przepraszam, no daje... Tak, by zielone światło, pani dyrektor. To znaczy mówimy o tym komunikacie prasowym starostwa z wczoraj? No, tym właśnie na... Nie widziałem tego no, chyba facebookowym nawet. Nie widziałem tego od pani wicestarosty. No, niemniej jednak starostwo samo w sobie wystosowało jakby taki komunikat prasowy, w którym wskazuje, że wszystko jest zgodnie z prawem, więc... Właśnie to jest ciekawe, że kolejny urzędnik... Jeszcze tylko dokończę, bo ja cały czas mam taki dysonans totalny, bo im bardziej w tym siedzimy, w tym całym temacie, tym bardziej po prostu zaczynam się zastanawiać, czy ja nie jestem jakiś... mogę użyć brzydkiego słowa? Jebnięty. Zastanawiam się, czy ja nie jestem jakiś jebnięty, ponieważ ja im bardziej angażuję się w te tematy, analizuję, czytam te ustawy, rozporządzenia, naprawdę poświęcam temu bardzo dużo czasu. Zastanawiam się po prostu, czemu ja to widzę, a urzędnicy, którzy funkcjonują w oparciu o prawo, nie widzą tego w ogóle, nie rozumiem tego. Cały czas słyszę tylko, że odpowiedzialność, musimy być odpowiedzialni i tak dalej, chociaż widzimy statystyki, jeżeli już wierzyć statystykom, nie? Wciąż tak naprawdę urzędnicy wszyscy operują w oparciu o te rozporządzenia, a zapominają o kwestiach nadrzędnych prawa, czyli całej delegacji ustawowej, że pewne ograniczenia wolności muszą wynikać z treści ustawy, a nie jakiegoś tam ogólnego upoważnienia do tego, że wszystkie ograniczenia wolności mogą być realizowane w treści rozporządzenia. Tak nie może być. Przecież każdy student prawa powie, że to tak nie może być po prostu. Nie może czegoś takiego być. RPO apeluje, wszyscy apelują, cały czas wszyscy apelują, że tu się wszystko nie zgadza, a wszyscy urzędnicy cały czas wchodzisz do urzędu. Właśnie to jest tak, że na tych niższych stopniach jest ten, a później sąd oddaje wyrok i oni już, no i jak się odnoszą do tego urzędu, do tego... Prawda jest taka, że jest jeden zasadniczy problem tej całej, chodź na bok może trochę, bo tak stoimy. Waldo, jest jeden zasadniczy problem, mianowicie polega on na tym, że takie środowiska jak to są ludzie, którzy się bardzo angażują. Ale w tym wszystkim, jak cały czas powtarzam, jest zaangażowanie, ale nie ma organizacji. Jeżeli to środowisko rozpisałoby sobie plan na tą sytuację, to by wiedzieli, moglibyśmy już to pół roku temu zrealizować i to już by się skończyło sądem administracyjnym i dałoby się ustalić, kto ma rację. Problem polega na tym, że wszystkie sądy administracyjne, które wydają decyzje, wydają decyzje w sprawach albo urzędowych, albo w sprawach przedsiębiorców, którzy mają nóż na gardle. Tutaj jest grupa ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, ale prawdopodobnie tutaj nie wyjdzie żaden wniosek do sądu administracyjnego, ponieważ to jest dużo roboty, papierów, to trzeba znać się na tym i tak dalej. A gdyby to trafiło, taka sytuacja, czy uczeń może być przymuszany do noszenia maski? Ja jestem przekonany, że nie może być przymuszany, ale by się okazało, prawdopodobnie sąd administracyjny by powiedział, że szkoła taka i taka, w takim i takim mieście nie może przymuszać. To jest niezgodne z prawem, bo przekracza swoje kompetencje. To jest moja teza, oczywiście, jakby nie mówię, że tak jest. I
i byłby wyrok, na który mogliby się powoływać wszystkie środowiska, mogłyby się powoływać dzieciaki, które różne są tutaj reakcje. Widzę, że niektórzy traktują to w ogóle jako taką hecę, która przeszkadza ich szkole, bo być może nie wiedzą, o co tutaj chodzi. Ja w ich wieku no, o prawie nie miałem żadnego pojęcia, jedynie wiedziałem, że policja jest zła i tyle. Potem się trochę nauczyłem. Nie no, kiedyś mówiłeś, że policja jest dobra. Nie, bo to zależy, o którym okresie mówimy. Aha. Jak byłem młody i głupi, to mówiłem, że policja jest zła. Potem byłem mądrzejszy, ale niedoświadczony, uważałem, że policja jest dobra. A teraz uważam, że policja jest dobra, ale jest też zła. No, więc problem polega na tym, że gdybyśmy mieli ten jakiś wyrok, gdyby ta sprawa dotarła do sądu w końcu, to się może zacząć dzisiaj, ale to się potoczy, to będzie się toczyło przez jakieś 3-4 miesiące i gdzieś w okolicach, co mamy dzisiaj, 8 czerwiec, no to gdzieś w okolicach października może byśmy mieli wyrok, nie? Ale to już byłaby jakaś podkładka, tak jak było w przypadku przedsiębiorców, słynny wyrok z Opola, sądu administracyjnego, fryzjer nie złamał prawa. Nagle się okazało, cała Polska się rzuciła, znaczy cała Polska, dużo przedsiębiorców się odważyło nagle wystąpić przeciwko rozporządzeniom i mówić, że oni, że działalność gospodarcza nie może być ograniczana w trybie innym niż ustawowym, nie? Właśnie to jest tak, że na chwilę obecną, na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś nie ma styczności, no to ludzie odbierają to, co to za awanturnicy, łamią przepisy, ale później okazuje się, że te wyroki sądów są... No i inne, więc dlaczego jest to tak postrzegane? To znaczy postrzegane to jest, ponieważ postrzegane to jest w taki sposób, ponieważ ludzie... Ja myślę, że media dużo robią, te takie... Nie, no to media to wiadomo. Narracje, ale, że to są buntownicy. Tak, ale problem polega na tym, że mogę się tutaj narazić prawdopodobnie wielu osobom teraz, ale ogólnie społeczeństwo jest głupie niestety, jest niewykształcone. Społeczeństwo, znaczy to nie jest kwestia tego, że ono jest głupie, bo jest głupie. Ono jest głupie, bo nie zostało nauczone mądrości w tym sensie. Nie ma nastawienia takiego w edukacji, żeby bronić wartości obywatelskich na przykład. Nie ma czegoś takiego w systemie edukacji. WOS na przykład, na którym moglibyśmy się uczyć, jak partycypować od młodego w samorządzie i coś tam, powiedzmy, jakieś umiejętności pozyskiwać. Nie ma tego tak naprawdę. A potem co chwilę słyszę, że ludzie, którzy się czemuś sprzeciwiają, oni nie mają po prostu czasu na coś, nie? No, to dałeś. Jeszcze raz powiedz, co się stało? Padła mi bateria. Oż ty, nie przygotowałeś się. Jak zwykle logistyka. Słuchaj, a może przejdziemy się po tutaj uczniach i zapytamy, co myślą o maskach. Ale wbij to w glebę, co? Żeby oni się tam nie stresowali jakoś. Tak? Jesteś gotów? Słuchajcie, szukamy ludzi odważnych. Jest tu ktoś odważny? Nie filmujemy was, więc jest... Nie filmujemy twojej twarzy. Pytanie jest takie... Nie możesz, dobra. Słuchajcie, pytanie mamy do was. Co myślicie o obowiązku noszenia masek? Nie nagrywamy waszych twarzy, chcemy tylko wypowiedzi. No kiowe to jest, bo się mózg nie dotlenia i wtedy nie myślimy, przypuśćmy, na sprawdzianach, nie? No ale, czyli nie jesteś za tym? No nie, nie jesteśmy za tym. Znaczy uważasz, że to jest uzasadnione w jakiś sposób? No nie. Nie uważasz tak, ale jakby nosisz maskę w szkole? No gdybyśmy nie nosili, no to przez dyrekcję byśmy mieli przypoje minusowe punkty, nie? Czyli można powiedzieć, że jesteście zmuszeni do tego? No tak. Tutaj koleżanka tak samo? Ja nie. Ono nie chodzi ja do tej nie szkoły. Chodzę tutaj do szkoły. Aha, ale chodzisz do jakiejś szkoły, nie? SOIS. No znaczy ja nie muszę, nie. No mów do jakiej, ale no co nie. Myślisz o maskach ogólnie? No nic, no, u nas mają w to wywalone po prostu. Co? No, wywalone mają, raczej ja też mam wywalone. Aha, w twojej szkole? Tak. Dobra. Masz taką mocno liberalną szkołę po prostu. Tak. SOIS. Szkoła organizacji... I zarządza. Dobra. Chciałbyś coś powiedzieć, co? To znaczy, no co mogę myśleć o tych maskach? No, jak jest ciepło, no to po prostu ciężko się przez to oddycha. Aczkolwiek to też może być... ja rozumiem, w autobusie, w sklepie takie rzeczy to tak, ale... ale żeby w jakichś tłocznych miejscach być w tych maseczkach, to tragedia jest. Rozumiem, a czy musisz nosić maskę w szkole? Muszę. Na korytarzach tak. A w klasach? W klasach no nie trzeba, ponieważ tak jest ogólnie rozporządzenie. Ok.
Okej, że w klasach nie trzeba. A czy respektują, jeśli macie, na przykład już nie macie nosa zakrytego na korytarzach, to też już interweniują? Czy po prostu wystarczy mieć ten, choćby na buzi i nos już nie macie niezakryty? Wystarczy mieć na buzi. Ważne, żeby mieć maseczkę, zakryte usta. No, tam o nos się już nie czepiają. Przepis jest przepis, a nieważne, nieważne to, co faktycznie... Byleby przepis był spełniony, tak? No, a powiedz jeszcze taką rzecz. Czy czujesz, że szkoła rzeczywiście bardzo przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, żeby zapewnić to bezpieczeństwo sanitarne? Czy po prostu to jest takie, taka kwestia, że jest punkt i należy go spełnić? To znaczy, szkoła na pewno spełnia jakieś warunki sanitarne, aczkolwiek nie są one aż tak idealne, jakby, jak są właśnie te rozporządzenia. Okej, okay, dobra. Dzięki w takim razie. Słuchajcie, szukamy kolejnych odważnych osób. Wy jesteście odważne. Wy jesteście odważne, bo stoicie dzisiaj na chodniku, na środku i się nie boicie, że was przejedzie rower na przykład. Dlatego jesteście odważne. Pytanie, czy wy nosicie maski? To znaczy ja nie noszę, chyba że ktoś w szkole mi powie, no to wtedy ubiorę. Okay, jeśli mam przy sobie. A dlaczego nie nosisz? Bo nie czuję potrzeby. Okay. Ale w momencie, kiedy któryś z pracowników szkoły cię upomina, to jakby musisz spełnić to założenie, które on ci... Znaczy musisz spełnić ten warunek, tak? No tak. Okay. Koleżanka tutaj? Dokładnie tak samo. Tak. A co myślisz o maskach? No jakby są po prostu, nie wiem, niepotrzebne, moim zdaniem, nie? A próbujecie się dowiadywać, dlaczego to zostało w ogóle wprowadzone? Interesujecie się w ogóle tym, czy po prostu chodzicie, nie żyjecie bardzo. Swoim życiem? Swoim życiem żyjemy. Tak. No przecież oni są młodzi, Waldo. Ja wiem, ale dawno nie byłeś... Tutaj koleżanka się interesuje. Tak, ale nie bardzo jakoś. Ale wiem mniej więcej, tak? Dlaczego i w ogóle. Okej, ale powiedz, nosisz maskę w szkole? No, jak muszę, to noszę. A w sklepie, w kinie, czy tam gdzieś? No to zależy, czy jak jest... No tak, raczej tak, ale dlatego, że muszę. Okej, nosisz maskę dlatego, że musisz, nie dlatego, że jesteś przekonana do tej maski. No bo muszę, no to noszę w sumie tylko dlatego. Nie jestem przekonana jakoś. A jak wygląda kwestia przestrzegania zasad przez, znaczy narzucania tych zasad powiedzmy przez pracowników szkoły? Czy oni bardzo do tego podchodzą tak? Dzisiaj wiadomo, że bardzo istotnie, bardzo tak skrupulatnie podchodzą do tego, żeby przestrzegać, ale tak normalnie tydzień temu, dwa tygodnie temu? No w sumie podobnie, w sensie kazali nam nosić maseczki. Dobra. Tutaj koleżanki chcą coś powiedzieć? Ja nie. Ale tak stoisz, coś na pewno chcesz powiedzieć. Co myślisz o masce? Ja myślę, że to jest niepotrzebne. No. Ale wy wszyscy myślicie, czym się wzorujecie, gdzie zbieracie informacje, że to jest niepotrzebne? Czy zbieracie gdzieś takie informacje, że to jest niepotrzebne? Czy no coś... nie, ja to wiem po prostu. Nie, ja słyszałam... To kobieca intuicja? Dokładnie tak. Ja słyszałam, że po prostu jakby to nas nie uchroni przed COVID-em, bo są za cienkie, czy coś takiego. W sensie. A słuchajcie, a czy na przykład boicie się konfrontacji z policją w sprawie maski? Nie. Nie możemy coś zrobić. Wiadomo, że możemy dostać mandat, więc... No. Tutaj mamy pana policjanta. Tak, ale czy boisz się mandatu? No tak, raczej tak. Wolę założyć maseczkę dla jakby swojego spokoju. Okej. Okay. A czy wiedziałaś na przykład o tym, że większość wyroków za brak maski do 2 grudnia 2020 roku była umarzana? No, słyszałam. Czy nie masz takiego poczucia, że ktoś, że jakby nosiłaś maskę niepotrzebnie w pewnym sensie, że znaczy ta wolność, która została ci, jeżeli to jest wolność odebrana, to że została odebrana niesłusznie, bo się niepotrzebnie bałaś? Nie masz takiego wrażenia? No trochę tak, ale jakby to się ciągnie już długo, więc po prostu noszę, bo wszyscy noszą, nie wiem. Się przyzwyczaiłaś, tak? Tak. Okej, okay. A jaki jest twój ulubiony krój maski? Nie wiem, noszę tą jednorazową. Przez 2 miesiące. No właśnie, jak już nosicie te maseczki, to ogólnie tak staracie się właśnie, żeby... Czy nosicie ją miesiąc tą samą, czy zmieniacie tak, to są te zalecenia? Czy po prostu... Nie wiem. Nikt tego nie sprawdza, to noszę jedną tą samą. Tak, raczej noszę tą samą. Aż po prostu zgubię albo coś się z nią stanie, no urwie się, przetnie. To jest taki kolejny wymóg, który no, spełniacie. Nosicie gdzieś tam, wyciągniesz jakąś starą nawet, to założysz, bo ci każą, tak? Tak. Dobra, dziękujemy wam, jesteście odważne. Maseczka też jest po to, żeby zasłaniać twarz, w sensie nie widać na mojej twarzy. A, no tak, no tak. Ale emocji też nie widać wtedy. Chodź, idziemy tam do nich. A ty cały czas jesteś na żywo? Tak.
O, czekaj, popatrz, tam jest policjant. Przy innym zawsze jest policjant. Tak, tak, ale to chyba chodzi o zgłoszenie zgromadzenia, tak mi się wydaje. Nie jest to wykluczone. No, tam nie wiem, idziemy do policjanta? Dobra. Młodzi zaraz będą mieli drugą przerwę, nie? Dobra, to teraz już... A może ci dam ten chwytaczek mój, co? Patrz, co? Weź sobie to. Nie, no dobra, ja tylko dotrzymałem. Weź sobie ten. No dobrze, ale to weź sobie ten na razie. Nie, dobra, już, bo to się rozłączy. No weź, no przecież. Rozłączy się, naciśnie się w jakiś guzik. Aha. Za to, żeby mieć zaświadczenia lekarskie. To właśnie pana informuje, że tutaj wzmurzeni rodzice uczniów przyszli, ponieważ uczniowie są wyrzucani z tego budynku za, i zmusza się im na siłę, szmaty nakłada na twarz, mimo że mają zwolnienia lekarskie. Rozumiem. A pani, mamy tutaj przed chwilą, słyszałem nagranie, że pani dyrektor ma to, mówiąc kolokwialnie, gdzieś. Proszę pana, nie mam takiej informacji. No to właśnie ją panu przekazuję. Właśnie odwziąłem, właśnie panią poprzednią. Można się zwrócić do komendy. Zwracam się do pana. Ja, proszę pana, nie dysponuję informacją, żeby panu przekazać tu i teraz. Proszę się pisemnie zwrócić. Czekaczki, jak ja się do pana zwracam, to pan nie ma czasu? No tak. Ale prosimy o interwencję. Wie pan do tego, że pan panie, panie aspirancie, mam jedno pytanie. Panowie aspirancie może. Mam jedno pytanie. Czy zaświadczenie lekarskie od lekarza dentysty jest uznanym, byłoby uznanym przez was dokumentem? Za brak maseczki? Proszę pana, jeżeli przeszkadza to w codziennym funkcjonowaniu, jest tam wskazane jasno, że nie można nosić tej maseczki. Trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast jasne. Wszelkie pytania do rzecznika prasowego jasne, policji. Jasne. A drugiego pana aspiranta zapytam tylko, kto jest uprawniony do oceniania treści takiego dokumentu? Uprawniony? No, każda osoba, tak? Z treści rozporządzenia wynika, że mogą to być policjanci, zdaje się, sokiści. Mają uprawnienie, którzy są wymienieni w ustawie. Czy dyrektor jest uprawniony, dyrektor szkoły jest osobą uprawnioną? Jest wymieniony w ustawie. Jeżeli jest wymieniony w ustawie, ma takie możliwości. Kojarzy pan, żeby był wymieniony? Nie wiem, nie przypomnę sobie na chwilę obecną. Jasne, dzięki. Proszę. Wasz ból jest pracy. Do widzenia. Goodbye, goodbye, my love. To nie my nie błyskawicy. Kurde, głupi kibar. Weź to. Mamy. I co teraz? Mama czeka. Cieszę się, że na chwilę obecną jest stanowisko wicedyrektora, że wejdzie syn. Także mam nadzieję, że dotrzyma słowa i wejdzie. Na tym zależy mi najbardziej. A co oznaczało to jakieś tam specjalne doprowadzenie? Nie wiem, czy takie stosuje się tylko w tej szkole, ale no, dla mnie to jest trochę takie śmieszne, trochę jak w obozach koncentracyjnych, że doprowadzane są dzieci do jakichś sal. Nie wiem, jakby były, nie wiem. Jak długo się już tak, powiedzmy tu, no, ścieracie z dyrektorem? To znaczy, no odkąd wrócili? Odkąd wrócili do szkoły, czyli to był początek maja, dokładnie 13 maja. Następny Mojżesz przyjechał. Dokładnie 13 maja zostało złożone oświadczenie tutaj, prawda, w szkole z moim... Uśmiecha się. Dobra, wracając do wątku. 13 maja złożyłam oświadczenie, w którym napisałam, że nie wyrażam zgody na to, żeby mój syn zakładał maseczkę, zakrywał usta, prawda, że podałam tam, że powołuje się na konstytucję, że powołuje się na konstytucję, na prawa człowieka, na to, że jestem jego matką i dbam o jego zdrowie. Natomiast następnego dnia już zaraz otrzymałam informację od pani dyrektor, gdzie opinia jej była po prostu negatywna. Ona jest... Ale zwróćmy uwagę, że pani dyrektor przyjęła to zaświadczenie tak, i podpisała, dała pieczątkę i wszystko zostało przyjęte. Przyjęte. Tak ale jakby na następny dzień już było odmowa tego. Że jednak nie, że jednak nie, że musi być ta maseczka, bo inaczej nie będzie mógł dalej się, prawda, uczyć, edukować. No jednoznaczne jest to z tym, że po prostu zabrania mu edukowania się.
gdzie powołałam się, prawda, na to, że syn musi do 18 roku życia uczęszczać do szkoły, prawda? No nie wiem, jak się odnosi do tego pani dyrektor, wygląda na to, że nie ma odniesienia do tego żadnego, albo może można powiedzieć nawet, że nie ma odniesienia, tylko jest negatywnie do tego nastawiona. Nie chce po prostu, nie wiem, uczestniczyć, żeby dziecko uczestniczyło w nauce. No na to wychodzi. A powiedz, czy w szkole albo wśród rodziców, których znasz, jest więcej osób, którzy myślą w ten sposób? Ja ogólnie jestem zaskoczona. Przypuszczam, że dużo dzieci stąd jest gdzieś właśnie okolic Skoczowa bądź Cieszyna. Nie wiem, może jednego rodzica znam z klasy, natomiast no, oni są też raczej po stronie pani dyrektor, ale nie wiem, czy w związku z tym, że mają takie samo zdanie, czy po prostu boją się o dalszą edukację córki. Rozmawialiśmy tutaj z uczniami na miejscu, przed chwilą dosłownie, i wielu z nich twierdzi, że jak nie muszą, jak nikt od nich nie wymaga, to nie noszą tej maski, co by potwierdzało tezę, że oni nie są do nich przekonani, ale chyba nie mają wsparcia rodziców w tym zakresie. Być może nie rozmawiają z rodzicami na ten temat nawet. No może tak być, bo w chwili, kiedy tu przyjechaliśmy, też grupka uczniów stała właśnie w maseczkach. Mówiliśmy, że jeżeli mają taką chęć i czują się swobodniej bez maseczek, mogą ją zdjąć, że jeżeli, no oczywiście uczęszczający do tej szkoły, że żeby porozmawiali z rodzicami, prawda, jeżeli źle się z tym czują, że muszą, że są zmuszani do noszenia tej maseczki, żeby w domu porozmawiali z rodzicami, może rodzice podejmą stanowisko takie jak ja, prawda, że będą walczyć o dziecko, o to, żeby edukowało się w normalnych warunkach, prawda, godnych, a nie reżimowych i wymuszonych, prawda, przez panią dyrektor na chwilę obecną. Ten fakt, że rodzice jakby nie wspierają dzieciaków w tym zakresie, może wynikać również z tego, że rodzice sami są w takiej samej sytuacji postawieni w swoim miejscu pracy na przykład. I oni być może już w ogóle nawet nie wiedzą, że z tym w ogóle, że to można jakoś kwestionować, nie? No, na pewno jest duża nieznajomość prawa. Myślę, że tutaj to jest bardzo duży błąd, bo ludzie kiedyś byli przyzwyczajeni do tego, że nie muszą tego znać, prawda? Na chwilę obecną zmienia się wszystko, zmieniła się sytuacja na świecie, a zwłaszcza w Polsce. Musimy znać to prawo, musimy, bo inaczej nie będziemy mogli egzekwować kompletnie nic. Będą nas za każdym razem strofować, będą nam rozkazywać, będą nas poniżać w miarę możliwości, na ile im pozwolimy, prawda? Dlatego jestem tutaj, dziękuję Wam wszystkim za to, że też jesteście, że mi pomagacie. Nie zostawię na pewno sprawy tylko i wyłącznie na dzisiejszych, prawda, poczynaniach. Na pewno będę starała się, żeby sprawa była rozwiązana w sądzie, prawda, żeby ktoś... Masz jakiegoś adwokata? Nie, na chwilę obecną nie, na chwilę obecną nie mam. Posiłkujemy się tutaj z grupy, prawda, adwokatem. Adwokackie jakoś nie wspiera znaczy, tego to typu. Znaczy, może powiem tak, jest tutaj osoba na grupie. O właśnie, o tak. Myślę, że pani adwokat tutaj też współpracuje na pewno. No właśnie o tym chciała powiedzieć. Tu rozmawiamy z Rebelką, która na swojej stronie ma dużo takich opracowań prawnych, tak? Rebel 24, możecie ściągać gotowe pisma przygotowane przez radcę prawnego Katarzynę Ternawek-Wuść. Polecam, profesjonalnie napisane. Sam korzystałem właśnie z wzoru, jak odwołać się od nakazu. Sprzeciw do wyroku nakazowego. Nagrałem też właśnie. 10 tysięcy osób już skorzystało z tych pism, tak więc. Ma na swoim portalu, prowadzi ten portal i tam jest dużo właśnie takich porad prawnych. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami. Znajomym, żeby każdy to miał na wszelki wypadek przy sobie. Także no tak jak mówię, tam będziemy się posiłkować na pewno dalszymi poczynaniami, prawda, żeby, no nie zostawimy tej. Mam też kontakt z rodziną, która walczyła. Mamy do czynienia ze skomplikowaną sprawą, bo to są podstawowe łamanie praw człowieka, podstawowe. Więc tutaj nie trzeba się zagłębiać, nie wiadomo jak w prawo, nie trzeba mieć paru prawników, bo to na goły, na po prostu rzut oka widać, czy my mamy w ogóle do czynienia, tak, prawda? Tak, z podstawowym łamaniem praw człowieka. Tak, dokładnie. No i tak jak mówię, rodzice, którzy też walczyli, walczą dalej, bo sprawa jest w sądzie, tylko że to była szkoła pod Warszawą, nie wiem, czy może gdzieś się spotkaliście. A to chodzi o tą kobyłkę? Tak, dokładnie. Adam Kłoszewski chyba prowadził tam, pomagał prowadzić sprawę. No i też mam kontakt z nimi. Mam kontakt z nimi, jak u nich to wyglądało. Także też gdzieś będę cały czas się też radziła rodziców, którzy już mieli z tym do czynienia. No tak jak mówię, nie poddam się. Jestem w tym od samego początku i będę na pewno do końca. Nie pozwolę
na traktowanie ogólnie wszystkich dzieci, tak, prawda? Chodzi tutaj w chwili obecnej o mojego syna, ale też o każdego innego. Tak, to jest sprawa wszystkich uczniów. Wcześniej miałam problemy ze żłobkiem. Trochę poszłam na rękę, że tak powiem, ale tutaj też miałam okazję chyba rozmawiać z tobą, tutaj z mediami odnośnie, tak, Stelok, na temat żłobka, gdzie moje dziecko zostało wydelegowane przez panią dyrektor z szatni, przebierała się w torbie papierowej Biedronka. Także sprawy tak wyglądały, także od samego początku, że tak... Nie rozumiem, jak w torbie papierowej? No miała rzeczy w torbie papierowej, prawda? Przesyłałam zdjęcia, mam rozmowy, gdzie pani dyrektor przekazywała mi informację, że córka, jeżeli ja się nie dostosuję do tego i nie będę nosiła maseczki, to będzie wyrzucona ze żłobka, nie wiem na jakiej podstawie. Oświata trochę pomogła, doszliśmy do pewnych porozumień. A pytanie do Jowity jeszcze, może się orientujesz, czy jest coś takiego jak rzecznik praw ucznia? Rzecznik praw, na pewno rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw ucznia. To jest dobre pytanie. No nie korzystałam nigdy, nie składałam nigdy skargi do rzecznika praw ucznia, ale wydaje mi się, że na pewno jest, no powinien być. A czy rzecznik praw dziecka podejmował te tematy? Mama się zgłaszała do rzecznika praw dziecka. Trzeba by było... Jest właśnie wsparcie dla tego chłopaka tej grupy, zobaczcie. Teraz musisz to... Ale ma presję, czy ludzie wspierają tego chłopaka, więc miejmy nadzieję, że jego szare komórki będą dzisiaj dzięki tej pozytywnej energii pracowały na najwyższym. Dobrze, to może. To może przejdę z synem i wpuścimy. Ostatnie 20 minut przed godziną W. Ja przypominam, że na początku tej transmisji, możecie sobie przypomnieć, leci właśnie filmik, który jest takim wstępem, nagraniem wypowiedzi pani dyrektor, która nie respektuje maseczki, nie respektuje zaświadczenia lekarskiego, generalnie wygląda na to, że nie respektuje niczego. Chodź Tomek, zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy teraz, jak będzie wyglądało wejście do szkoły. A to był okrzyk naszego Tomka Dyszkiewicza. Tak, taki nieśmiały. Przejdźmy bokiem, bo się boimy, że nas poleją. Smołą. Także przypominam. Tak? Ciekawe. A to uczniowie się wygłupiają pewnie, no bo to. A pewnie się wygłupiają. No. Powodzenia. Tu policja broni teraz wejścia do szkoły? Tak, ale tylko jednego ucznia. Słuchajcie, Aaron wszedł na egzamin bez maseczki. Brawo dla was! Brawo dla was! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy! Rozumiem, że panowie funkcjonariusze przyjechaliście, żeby uczeń był doprowadzony w końcu na egzamin. Nie. Żeby nie było mu to umożliwione. Pan funkcjonariusz twierdzi, że jednak nie wiem. Jednak tu chodzi o... No jednak chyba w obronie pani dyrektor. No jest spokojnie. Jeszcze mały temacik do przodu. Korzystając z okazji, że panowie tutaj są, którzy wypowiadali się na temat właśnie osób uprawnionych, które mogą egzekwować obowiązek noszenia maski. Bo panowie policjanci mówili, że z dyrektor szkoły nie jest raczej upoważnioną osobą. Przynajmniej nie spotkali się, tak tutaj taką uzyskałem odpowiedź. Czy dyrektor? Czy inaczej, że się wtrącę? Ja tak. Dobra, proszę powiedzieć, jasne. Że nie doczytałem, czy dyrektor jest upoważniony. Jeżeli jest upoważniony, jeżeli jest wymieniony w ustawie, ma taką możliwość. Powiedziałem, że nie. Że przypuszczam, że nie. Z pańskiej wiedzy wynika, że byłby, żeby był, czy nie? Nie znam ustawy na pamięć. Po to są ustawy, że można... Według zapisu ustawowego i rozporządzenia jasne. Dyrektor jest zobowiązany Słuchajcie. Do przestrzegania... Przeczytam wam ostatni ustęp paragrafu 25. Jasne, ale to spokojnie sobie tu rozmawiamy, nie? Mamy... Dobrze. Ja sobie tu po prostu taki mały występ... Nie, klasówka. Ja to jakby po prostu puszczam w eter, nie?
Ustęp siódmy tego rozporządzenia, 25 paragrafu. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4, punkt 4, jest wymagane przedstawienie na żądanie policji, straży gminnej, straży granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, na dworcach kolejowych, również na żądanie Straży Ochrony Kolei, SOK-u, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. Nie ma tam takiej postaci jak dyrektor szkoły. Jedyną służbą, która może egzekwować, powiedzmy, kwestię tego, czy ktoś w sposób uprawniony nosi maskę, czy nie, nie nosi maski. A czy którekolwiek z tych schorzeń, które pan przeczytał, cechuje, czy dotyczy ucznia, który... Ja nie wiem, nie mam dostępu do jego dokumentacji medycznej. Proszę państwa, umawialiśmy się o godzinie 13, tak? Ja jeszcze jedno pytanie. Panie wicedyrektorze, jedno ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Nie, o godzinie 13. Ilu policjantów dla dzieci jest stresujący? Ja myślę, że trochę więcej szumu państwo tutaj... No, to pani dyrektor... To państwo mieliście szum na całą Polskę. Jaką formę pan chce? Wymijająco, ale bardzo panu chce pan dostać upoważnienie. Dobra, słuchajcie, okej, to uszanujmy pierwotne ustalenia i wróćmy o 13. Może pan funkcjonariusze coś chce zrobić? Proszę otrzymamy się do całej Polsce, nie wiem, takie cechy. Dobra, to ja na sam koniec teraz wam puszczę znowu jeszcze ten filmik, żebyście mieli obraz tej sytuacji, co tu się w ogóle działo. Znaczy, dlaczego to się tu wszystko działo. Więc mam taką możliwość, to wam puszczę. Obejrzycie sobie teraz jeszcze raz ten sam filmik, który był na początku. Na początku, więc puszczam go i może wam to wyjaśni, dlaczego jest jak jest dzisiaj. Dlaczego był taki terror? Dlaczego praktyki komunistyczne w tak pięknej... Terrorowi maseczkowemu, który miał to miejsce w Cieszynie, wspomnijmy. Pan dyrektor zapowiedział, że nie puści Arona na egzamin. Jeżeli nie założy maseczki, mimo że ma zwolnik lekarski, to taki skandal jak potrafi to mówić. Oj, nie wiem, czy on leciał. Czekajcie, jeszcze raz dodam. Na koniec tej transmisji, bo teraz troszeczkę się zamotałem. Ciach. O, to jest ten filmik, który wam teraz puszczę. O, jeszcze Tomek, zrobimy na zakończenie, pogadamy, wymagajmy. Jeszcze teraz, bo teraz leci filmik. Jeszcze ten materiał, gdzie ze szkoły cyber, nie? A. Dentysta, a zapoznała się na nas z rozporządzeniem do zakładania maseczki. Tak? Tak? I dentysta ma te uprawnienia, a Człowiek, to się bardzo mylisz. Nie.
Nie wiadomo, nie? Ale o czym my mówimy, chłopie? Opuścisz szkołę, albo zapłacisz. Co, ojcze dyrektorze? No to proszę opuścić. Sorry, takie są przepisy u nas w szkole. Proszę opuścić. Masz przymus. Bez maseczki na ten szkole nie wolno. O tym proszę. Ale dzieciaki, pytaliśmy dzieciaki stare, czy chodzą w maskach, czy muszą chodzić w maskach, czy są... Moi drodzy, i to był właśnie ten filmik. Jeszcze... No żeby Artur miał popilnować, czekaj. Artur? Dobra, ja nie wiem jak to zakończę tą kurde cholewcę. Zagięty jestem. Jesteśmy. Ja tylko do sklepu idę śniadanie zjeść, a która jest? Do tej 13. No, no. Mam tyle dobrze, że mam zapas, że nie muszę tego... Moi drodzy, chwilowe. Zapewni warunki, zobaczymy, nie? Generalnie jakaś delegacja będzie wyznaczona i do kontaktu i poselstwo pójdzie, no i... Okay, bo ja tu nic nie widzę. Przepraszam. Chwilowe ten...